To ja w takim razie pójdę, zaproszę Asię tutaj do studia. Ja a Ty Maciek, jeszcze powiedz, dlaczego warto wpłacać wtedy, kiedy Asia będzie występować, bo ona tutaj ma różne smaczki, które już niektóre zostały sprzedane, ale wiem, że to nie jest towar, towar reklam, reglamentowany, ale sobie tak, wymyśliłam tak, trudne tak, słowa. Bo może być tak, że ktoś z Was będę mówił i się poruszał, jednocześnie tak. ustawiając dla Was miejsce. Może być tak, że ktoś z Was wymarzył sobie Japonię jako miejsce, do, której, do którego chciałby dotrzeć. Ale na przykład brakuje mu pewnych informacji, czegoś nie wie, nad czym się cały czas, czas zastanawia. Więc jeśli z hashtagiem o Japonii wpłacicie odpowiednią kwotę, no to można się umówić z Asią, z Konradem, z ludźmi, którzy bywają w Japonii bardzo często i wiedzą, i teraz co ważne, wiedzą o niej nie takie rzeczy na zasadzie byłem tam tydzień turystycznie, jestem ekspertem od Japonii, tylko rzeczy, które są przebadane, sprawdzone wielokrotnymi wyjazdami, też epizodami zawodowymi, konferencyjnymi, więc z różnych perspektyw ta Japonia. No i można wtedy z Asią, z Konradem porozmawiać i świetnie się przygotować do takiego wyjazdu. No bo jak już sobie fundujemy wyjazd życia, zbierzmy informacje, żeby czerpać pełną piersią. To do tego Was zachęcam. Wszystkie pytania na temat Japonii, co Was interesuje, dobry moment. Animacje, seriale japońskie, jeszcze lepszy moment. Asiu, zapraszam, chodź. Ci tutaj mikrofon obdaruję, pamiętaj, żeby pewnie gdzieś tu coś przesunąć, to wiesz doskonale. Tu zrobimy szybkie podpowiadajki. Halo, halo, dzień dobry. Wszystko w porządku z głosem? Czy moja połówka potwierdza, że jest tam ze mną, chociaż jej nie widać? Wszystko gra. Cześć, słuchajcie kochani, jestem Aśka. Tak jak już usłyszeliście, jestem tylko połową tak naprawdę naszego teamu, ale mam nadzieję, że poradzę sobie dzisiaj z tym, żeby Trochę wam o Japonii opowiedzieć. No, właśnie, możecie nas bardziej kojarzyć z takimi tematami turystycznymi, podróżniczymi. To prawda, jak najbardziej te skojarzenia są słuszne. My o, o podróżach, o podróżach do Japonii opowiadamy już od ponad 10 lat. Opowiadamy o tych podróżach, które staraliśmy się robić dosyć regularnie. Niestety pandemia trochę w tym nas zatrzymała, ale to wcale nie znaczy, że przestaliśmy się. Japonią fascynować i emocjonować. Opowiadamy w podcaście, odpowiadamy na blogu i staramy się tym naszym travel bagiem zarazić innych. My wolimy tego Travel Buga tak naprawdę naz nazywać japońskim bzikiem. Opowiadamy też o kulturze. I słuchajcie, ja sobie nie wyobrażam rozdzielania podróży i kultury, ponieważ każda podróż. Także ta, zwłaszcza taka podróż do kraju egzotycznego, a na pewno takim krajem nietypowym, bardzo odmiennym od Polski jest Japonia. Wydaje mi się, że wymaga y, przygotowania. Nie wyobrażam sobie, żeby jechać do Japonii, nie próbując nawet w żaden sposób się przygotować, y, nie poznać jakiejś informacji o historii tego kraju, y, nie dowiedzieć się nieco o obyczaniach, które tam pamiętają, y, które tam panują. Czy na przykład nie próbować poznać tych rzeczy, które tą współczesną, aktualnie istniejącą Japonię stworzyły? My w naszych podcastach staramy się zapraszać naprawdę ciekawych ludzi, ekspertów od kultury. I były już odcinki o kimonach, były odcinki o gorących źródłach, onsenach, były odcinki o zen, były odcinki o kotach. O kotach bardzo dużo, zwłaszcza o kotach w japońskiej popkulturze i ich miejscu. Były też odcinki o filmach i serialach, bo kino, zwłaszcza azjatyckie, zwłaszcza nowa fala, też jest jedną z naszych takich pasji. I właśnie dzisiaj przygotowaliśmy temat, który miał trafić do szerszej, szerszej grupy odbiorców. Siedzimy tutaj, oglądamy podcasty od samego rana. Były to bardzo różne tematy. I mam nadzieję, że oglądają mnie teraz ludzie, którzy mają bardzo różne zainteresowania. Dlatego to, o czym chcę dzisiaj mówić, to nie są stricte podróżnicze rzeczy, chociaż takie akcenty też będą. Nie jest to temat skierowany wyłącznie do Japanofilów czy osób planujących podróż do Japonii. Ale tak jak Maciek wspomniał, my te bonusy jednak dla tych podróżników przygotowaliśmy takie, które mogłyby też pomóc przetrwać ten czas, aż będą granice otwarte, aż będzie można jechać. Zatem jeszcze raz wspomnę, jeżeli macie w planach, czy marzycie o podróży do Japonii, no to można sobie u nas wybonusować godzinę konsultacji i wystarczy wtedy zrobić wpłatę 200 zł z hashtagiem o Japonii, czyli kratka o Japonii. A jeżeli ktoś już naprawdę się Bardziej tak nastawił na wyjazd, no to służymy Wam pomocą przy opracowaniu indywidualnej trasy po Japonii, podróży turystycznej, ale takiej nacechowanej na elementami, które Was najbardziej interesują. I taka podróż już została tutaj zarezerwowana, więc, więc zachęcam, żeby kolejne osoby też wyciągnęły ręce po, po, te, na, po tą naszą pomoc, a jednocześnie wsparły woźb. Co więcej, przypominam, że mm, to, nie tyczy też, to nie tyczy tylko naszego podcastu, ale, ale każdego. Słuchajcie, po bonusy możecie sięgać cały czas możecie sięgać wielokrotnie nie musi to być jedna, jeden bonus na jedną osobę, więc zapraszam do tego, żebyście e, cały czas. Mm, wspierali i wspierali swoich, swoich podcasterów ulubionych i wspierali właśnie a przy okazji też dla siebie coś miłego uzyskali. No dobrze, ale wracajmy do tego, co czeka nas teraz w tym naszym slocie. Do tematu, który postanowiliśmy omówić, który ja tutaj w imieniu swoim i Konrada przedstawię, Zainspirował nas absolutnie cel zbiórki na tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zbieramy, krótko mówiąc, na oczka dzieci, nie tylko dzieci, na diagnostykę, na leczenie, zbieramy na oczy. I w związku z tym ja postanowiłam opowiedzieć o czymś, czego się nie da od zobaczyć a mianowicie o japońskich serialach, które są dostępne na polskich platformach streamingowych. Dostępnych całkowicie legalnie, ponieważ zawsze pod, podkreślam to, że jesteśmy za legalną kulturą. E, Także każdy z Was może je obejrzeć. Większość z nich, e, tych, które dzisiaj wybrałam, jest dostępnych na Netflixie e, i tam też można ich szukać. Od razu chciałam zaznaczyć, że dzisiaj nie będę mówić o serialu Squid Games. E, chociaż ten serial absolutnie zalicza się do produkcji, których nie da się odzobaczyć, nie da się ich zapomnieć. No to y, trzeba podkreślić, że nie jest to serial japoński, tylko serial koreański. Y, natomiast na sam początek przygotowałam dla Was coś wcale nie mniej dziwacznego, wcale nie mniej szalonego, a na pewno nie mniej ciekawego, jeżeli chodzi o warstwę wizualną. Y, mianowicie chodzi o serial Kantaro, sprzedawca, który kochał słodycze. Y, słuchajcie, y, Japończycy są naprawdę mistrzami, jeżeli chodzi o Wytwarzanie słodkości. One się różnią od tych, które myjemy na zachodzie. Niemniej można rzeczywiście popaść w, taki, w takie lekkie uwielbienie i szaleństwo na ich punkcie. I właśnie w szale, takie szaleństwo popadł Kantaro. Kantaro był pracownikiem firmy informatycznej, był programistą, ale ta praca była bardzo wymagająca, a przede wszystkim konsumująca bardzo dużo czasu. Zresztą w Japonii. Jest duży kult pracy, pewnie o tym nieraz słyszeliście, że się pracuje do nocy i wychodzi się dopiero po tym, jak szef opuści biuro. Kantaro postanowił porzucić tę pracę na rzecz takiej mniej, mniej absorbującej. Został sprzedawcą, chociaż może lepiej było powiedzieć akwizytorem, trochę w tym stylu. Został sprzedawcą wydawnictwa i jego nowa praca polegała na tym, że miał jeździć po całej aglomeracji tokijskiej, po, po całym Tokio, przez różne jego zakątki, odwiedzać księgarnię i namawiać tamtejszych księgarzy do zamówienia, wystawienia nowości wydawniczych z firmy Kantaro. I słuchajcie, okazało się, że Kantaro w tej pracy sprawdzał się absolutnie rewelacyjnie osiągał top, top w ogóle jakieś topy sprzedaży, chociaż zupełnie mu na tym nie zależało, bo te, te, ta jego profesjonalność, tak postrzegana z boku, wynika z tego, że on jak najszybciej chciał załatwić swoje sprawy. Jechał do danej księgarni szybko i skutecznie wciskał książki księgarzom po to, by zaoszczędzić czas, by zrobić to szybko. Bo co chciał z tym, tym czasem zrobić? Zanim wybrał się w daną lokalizację, sprawdzał, gdzie w pobliżu są jakieś sklepy ze słodyczami, jakieś cukiernie, jakieś kawiarnie, i każdą wolną chwilę, każde zaoszczędzone pół godziny poświęcał na to, żeby spróbować słodyczy. I słuchajcie, może to się wydawać takie zwyczajne. Próbował słodyczy, opisywał potem swoje doświadczenia na blogu AmaBlog, anonimowo, tak żeby nikt z pracy nie wiedział. Ale słuchajcie, to jak twórcy tej serii pokazali, w jaką ekstatyczną przyjemność, w jaki szał, w jakie w w jaki uniesienie wpada Kantaro, pojawiały mu się w głowie wizje, wizje spowodowane cukrem, bo w tych wizjach główne role grały słodycze. I pokazali też, jak. Szczyt tego uniesienia kantaru przeżywał. Słuchajcie, animacje absolutnie niesamowite. Powiem szczerze, że ja w pewnych momentach musiałam zamykać oczy, bo było to dla mnie trochę za dużo. Konrad w ogóle zrezygnował, chyba poddał się po półtora odcinka, bo stwierdził, że do tego się nie da od, od zobaczyć. I za bardzo to się tak jednak, jednak tak wgrywa w głowę. Aszka, tutaj są pytania do ciebie. Co cię najbardziej urzekło w Japonii? Pyta Natalia. Poza słodyczami, słodycze japońskie, czyli gasi uwielbiam, a tak naprawdę w Japonii. W Japonii urzekło mnie piękno natury, które oni bardzo, o które oni bardzo dbają, ale urzekło mnie też jedzenie. Ale o tym jeszcze, jeszcze opowiemy. I autor e... pyta, czy to prawda, że w Japonii jest najbardziej rygorystyczny wymiar sprawiedliwości? Powiem szczerze, że na szczęście tego nie musiałam sprawdzać i temat ten chyba jest to super ciekawostka na kolejny odcinek podcastu. Mieliśmy do czynienia trochę z policją, bo wyobraźcie sobie, że i tam się zdarzają próby oszustwa. Jedyne, co mogę powiedzieć o restrykcjach, to to, że Japończycy, w tym japońska policja, tak przestrzega etykiety, że jak przyszli do hotelu. W którym no, chcieli nas oszukać, to przed wejściem zdjęli buty i chodzili w skarpetkach. Więc jeżeli ta namiastka e, tego, jak wszelkie służby e, później procedują sprawy e, może być jakąś taką próbką, to myślę, że może być bardzo, bardzo restrykcyjne. Ale I słuchajcie, słuchajcie, mamy to 7 tysięcy brawa dla wszystkich o brawo, wielkich serca. Arigato Godmasta! arigato go zeimaśta, dziękuję serdecznie. Słuchajcie, wrzucamy, wrzucamy. Wpłacamy na bonusy na Japonię, na wszystkie inne podcasty. Nasz hashtag przypominam o Japonii, kratka o Japonii. No dobrze, to słuchajcie, w tym smacznym akcencie może przejdźmy do kolejnej produkcji, którą, o której chciałam wam dzisiaj opowiedzieć. Nie byłoby chyba e, możliwości, żeby m, ten podcast przygotować i nie wspomnieć o nim, o anime, więc mamy, mam dla was przygotowaną Dosyć taką bardzo, bardzo, bardzo dziwną ciekawostkę. Serial, o którym chcę powiedzieć, to de facto adaptacja komiksu, komiksu, który został wydany przez bardzo popularną i uznaną sieć wydawniczą przez wydawnictwo Kodansia, na podstawie dużej popularności tego komiksu, powstała adaptacja. I tutaj rzeczywiście można poczuć ten klimat tego komiksu Mangi, ponieważ animacja jest dosyć statyczna. I fani anime dzielą się na tych, co kochają tą animację, i takich, których tej animacji nie lubię. Ja, ja zaliczam się do fanów statycznej animacji. Uwielbiam kadry, które przypominają właśnie trochę komiksy, gdzie zarysowane są ono matopeje, ale słuchajcie, to nie to jest tym, tym głównym walorem czy ciekawostką tego, tego, um, tego komiksu i tego serialu, który powstał na jego kanwie. Te, bardzo dużą ciekawostką jest tematyka. I słuchajcie, kto śledzi nasz podcast y, i naszego bloga, ten pewnie już wie, że ja mam lekkiego fisia na punkcie yakuzy I uwielbiam wszelkie m, publikacje, wszelkie filmy, wszelkie programy na ten temat. Y, Backstreet Girls, Goku Dolls, czyli. Właśnie ten serial animowany, o którym, o którym z przyjemnością wam opowiadam, jak najbardziej wpisuje się w tematykę jakuzy. Historia jest taka, nie zaspoileruję dużo, bo zarysuję wam właściwie tylko pierwszy odcinek, który ustawił dalszą część serialu. Historia jest taka, że trzech gangsterów, trzech brutalnych gangsterów, członków jakuzy popełniło błąd. No i przez to ich klan, ich syndykat stracił bardzo dużo pieniędzy. Szef. Postanowił darować im życie, nie obcinać im palców. Natomiast sposób, w jaki mieli odpracować to, tą swoją winę, dosyć okazał się nietypowy. Zostali wysłani do Tajlandii, gdzie przeszli skomplikowane operacje moder, modernizacji, modernizacji, zmiany kształtu ich ciał. Co więcej, odbyli bardzo ciężki trening. Siłowo taneczno-muzyczny, po to, żeby stworzyć damską grupę taneczną, która miała podbić podziemną, podziemną scenę J-popową, czyli Japanese pop. I słuchajcie, ci faceci wrócili do Tokio jako trzy piękne dziewczyny, stworzyli grupę idolek, bo tak właśnie takie artystki nazywane są w Japonii, i odnieśli ogromny. Sukces w klubach Sindziuku, a właściwie to można nawet zgadywać, że to byłaby dzielnica Kabukicio, czyli właściwie środek Sindziuku, tam gdzie Jakuza czasami ma swoje kluby. W środku pozostali sobą, pozostali facetami i w wolnym czasie na osobności zachowywali się tak jak zwykle. Ja teraz, Konrada, poproszę o ilustrację. Więc spili, palili, grali w karty, cieli w karciochy hanafuda, czyli kwiat, kwietne karty. To jest taka typowa rozrywka dla jakuzów i członków jakuzy, pewnie to kojarzycie z różnych filmów. No ale w środku pozostali sobą, ale na zewnątrz musieli odgrywać rolę tych delikatnych dziewcząt ubranych w ubranka przypominające uniformy szkolne. Mieli za zadanie zabawiać fanów, bywać na różnych spotkaniach, na zlotach, brać udział w reality show, tam też taki, taki pojawia się motyw. Po to, żeby jak największy sukces komercyjny odnieść i żeby odpracować jak najwięcej kasy dla, dla, swojej, dla swojego klanu, Yakuzy. I słuchajcie, ten serial to jest absolutnie satyra na japoński show business, na japoński. Kult idolek, w kult, którym uczestniczą bardzo duże grupy społeczne, w większości faceci. Wydają oni na te idolki bardzo dużo pieniędzy. I nie chodzi tu tylko o kupno płyt czy bilety na koncerty, ale, ale fani kupują idolkom prezenty dosyć drogie. Niektóre fan kluby podczas trasy koncertowej śledzą czy podążają śladami swoich idolek i Bywają na każdym występie całej trasy, czyli po prostu cały fanklub podróżuje za taką, za taką grupą, czy pojedynczą idolką. I słuchajcie, no to przybiera dosyć, dosyć ogromne rozmiary. Jeżeli ktoś oglądał dokument wyreżyserowany przez Kiyoko Miyake pod tytułem Tokyo Idols, to może wiedzieć o co chodzi. Natomiast ja cały czas nie jestem w stanie wyjść ze zdziwienia, jak dobrze ten animowany serial Tokyo Goku, Goku Girls, czy Goku, Goku Dors, jak on odzwierciedla właśnie ten fenomen i to zjawisko idolek w Japonii. To jest absolutnie coś, czego się nie da odzobaczyć i naprawdę bardzo wam ten serial polecam, chociażby po to, żeby popatrzeć na tą nietypową animację, ale też, żeby troszeczkę się zapoznać z tym tematem. Uśmiejecie się na pewno. Jeżeli chodzi o to pytanie, które padło wcześniej, czyli co mnie zafascynowało w Japonii, skłamałabym, gdybym nie powiedziała, że jednym z najważniejszych aspektów, który uwzględniamy podczas planowania naszych podróży, jest aspekt kulinarny. I oczywiście można, można zdać się na traf i zaglądać do knajpy, które nam się trafią na bieżąco, gdzieś po drodze. Natomiast sporo ludzi zaczyna uprawiać taką trochę turystykę śladami postaci, czyli próbujemy znaleźć bar, w którym ktoś siedział w danej scenie, tak jak na przykład te kluby na ostatnich piętrach wieżowców w Sindziuku, które są pokazane w filmie Między Słowami, przeżywały oblężenie. Tak, między innymi teraz popularne się zrobiły lokale, do których zaglądał Kantaro po swoje słodycze, bo słuchajcie, to są jak najbardziej prawdziwe restauracje i co ciekawe, ja o tym nie wspomniałam, ale, ale jeszcze wrócę do tego. Kantaro opisywał te miejsca na swoim blogu i PR serialu wyszło do nas, do ludzi w dosyć specyficzny sposób, bo ten blog jak najbardziej istnieje na jednej z platform, japońskich platform blogowych i te recenzje można przeczytać i to są rzeczywiście autentyczne miejsca, które można odwiedzić. I słuchajcie, trochę podobny klimat, czyli taki, takiego konceptu odwiedzania restauracji pokazanych w serialu został zachowany. Nie, Konrad, tego nie pokażę, to jest zastroszne. To będzie na sam koniec. Idziemy dalej. Właśnie. Ten sam koncept podróżowania szlakiem kulinarnym, śladami ulubionych bohaterów, został poniekąd wykorzystany w serialu Samurai Garment. Przy czym tutaj już nie koncentrujemy się na słodyczach, ale ogólnie na różnych daniach japońskiej kuchni. Słuchajcie, w tym serialu mamy kilka takich ciekawostek przedstawionych. W ogóle seria zaczyna się od bardzo, bardzo typowej dla japońskiego społeczeństwa sytuacji. Człowiek, takesi san, który przepracował całe życie bardzo ciężko, bardzo intensywnie, właśnie robił te long hours, pracował całe życie, praktycznie, przechodzi na emeryturę i absolutnie nie wie, co ze sobą zrobić, co zrobić z tym wolnym czasem. Okazuje się, że jego żona ma całkiem poukładane życie. Ma swoje koleżanki, ma swoje spotkania, ma jakieś tam różne swoje sprawy. Natomiast on absolutnie nie wiedział, co ze sobą zrobić i zaczął spacerować po okolicy. Przez to, że chociaż całe życie mieszkał w tym samym miejscu, a przez to, że pracował tak intensywnie i mało go było w domu, okolice swojej do tej pory za bardzo nie poznał i zaczyna odkrywać restauracje, które wprawiają go poniekąd w zachwyt. W ogóle poprzez te wizyty, poprzez próbowanie różnych dań, takie przypomina sobie różne sceny z młodości, różne wspomnienia. Naprawdę jest to fajna, fajna sprawa, bo, bo można wiele się dowiedzieć o tym, co japończycy myślą o jedzeniu i, i o swoim życiu. I tutaj zrobię troszeczkę taki spoiler, ale słuchajcie, tych odcinków e, Samurai Garment jest tyle, że myślę, że mi to wyba wybaczycie. Każdy z nich się kończy zaskakującą puentą. Ja opowiem troszeczkę o jednym. O odcinku, w którym Kentaro, przepraszam, w którym Takeshi za, zapragnął zjeść ramen. E, poszedł do pobliskich restauracji, tych takich uznanych, zobaczył, że tam są ogromne kolejki, kolejki, które się zawijają za winkiel. No, i ponieważ już był głodny, nie miał ochoty stać w tej kolejce, zaryzykował wizytę w bardzo dziwnej y, knajpie, bo trudno to tą restaurację inaczej nazwać w knajpie chińskiej, y, w której za kontuarem siedziała y, dosyć wyzywająco dziwacznie u, ubrana mama. Y, dosyć specyficzny wystrój, ale nie było tam za czysto. Y, co więcej, jak y, nasz bohater zerkał, Gdzieś tam przez szpary, jak jego ramen jest przygotowywany, no to pozostawało to dużo do życzenia. Japończycy są tak wychowywani, że nie są w stanie um, okazać się niegrzeczni. No są, ale to są już naprawdę skrajne sytuacje. Nasz bohater był nieśmiały i bardzo dobrze wychowany i absolutnie nie był w stanie zwrócić uwagi na to, że, że jedzenie nie jest smaczne, że jest zimne. Absolutnie. Nie odważyłby się zwrócić tego, tego jedzenia. I słuchajcie, w tym momencie wkracza samuraj, no bo tytuł to samuraj garment. Samuraj to alter ego naszego bohatera, tego nieśmiałego, tego chodzącego na paluszkach, takiego tak sana. Samuraj. Totalne przeciwieństwo, w ogóle bez ogłady, bez jakichkolwiek oporów, buńczuczny, zachwycony sobą, żyje w, w świadomości, w wyobraźni naszego bohatera, który nie potrafiąc samemu przeciwstawić się jakiejś sytuacji, wziąć udział w jakiejś, podjąć jakieś strony w konflikcie, on rozgrywa. Sytuację, co by było, gdyby pojawił się w tym momencie właśnie samuraj i zrobił porządek. No i wyobraźcie sobie, jaką rozpierdłowę musiałby zrobić w tej chińskiej knajpie ten nasz samuraj. A nawet nie musicie sobie wyobrażać, bo możecie to jak najbardziej zobaczyć. W każdym razie, tutaj też można w tym serialu doszukać się pewnej satyry. Chyba trochę. Prześmiewczo podchodzą do tej ogromnej mody na całym świecie. Mody na restauracje typu ramen, serwujące ramen, czyli makaron w różnej postaci. Moda obiegła cały świat, i o ile w Japonii ramen traktowany jest jako fast food czyli takie jedzenie no, na szybko, pomiędzy godzinami pracy. No, to na świecie, no także u nas w Warszawie, także w Polsce, często te restauracje podnoszone są do rangi takiego, takiego że prawie że fun dining. I wydaje mi się, że troszkę w tym serialu się z tego śmieją. Zresztą sama scena finałowa jak najbardziej to potwierdza, ale nie, tego już nie będę Wam zdradzała. Co więcej, można tutaj powiedzieć, że o ile. Ten, te miejsca, które pokazywane są w serialu Samurai Garmet, też są rzeczywiste i, i można stworzyć sobie swoją własną kulinarną mapę Japonii na podstawie tego serialu. To jestem pewna, że tej jednej restauracji chińskiej z makaronem absolutnie nie ma. Ona nie jest rzeczywista, bo to było obrzydliwe miejsce, okropne. Nie da się go odzobaczyć, i jestem pewna, że nie ma szans, żeby w Japonii coś takiego powstało. I tym optymistycznym, smacznym akcentem przejdziemy do e, kolejnego serialu. E, tutaj chciałabym od razu nawiązać do początku naszego slotu. E, pojawiła, się tam, e, pojawiła się tam Marta z podcastu Zło, która, e, jak mówiła, bardzo e, interesuje się sprawami seryjnych morderców. I właśnie serial, e, o którym chcę teraz opowiedzieć. E, to już będzie taka tematyka mniej, mniej wesoła, mniej zabawowa, bo e, chodzi o thriller w reżyserii Siona Sono, e, który powstał na podstawie m, historii e, seryjnego mordercy, który pod koniec lat 90. i e, na początku e, XXI wieku no, popełniał absolutnie makabryczne. Makabryczne zbrodnie. Ten, ten morderca nazywał się Futashi Hatsunaga. On został złapany i osądzony i, i zamknięty. Natomiast no, ta historia stała się podstawą przede wszystkim, właśnie bardzo znanego filmu Siona Sono, który w rozszerzonej wersji. Został um, wypuszczony niedawno jako serial. Serial siedmioodcinkowy, bo no tam się pojawia więcej scen, które e, zostały nakręcone, a które m, z uwagi na e, format filmowy nie mogłyby zostać wykorzystane. E, słuchajcie, serial e, jest niesamowity. Zresztą film też. E, jest to historia bardzo charyzmatycznego i przystojnego człowieka, który ma ogromne zdolności manipulowania innymi. Kiedy spotkał ekipę takich młodych, zapalonych, pełnych życia młodzieńców, którzy chcieli nakręcić film, szybko wpadł w ich łaski, a młodzi filmowcy stwierdzili, że historia miłości, romansu tego bohatera Muraty, bo, bo tak go nazwano w serialu, jest świetnym materiałem na ich film. No i zabra za zabrali się na zakręcenie tego filmu. Jeździli w różne miejsca, coraz bardziej się poznawali, coraz, wpadali w coraz większą zażyłość. I słuchajcie, w, w związku z tym wciągnął on ich w dosyć taką, no, obrzydliwą sytuację, bo wciągnął ich w... W morderstwa. Słuchajcie, film jest absolutnie bardzo, bardzo, bardzo krwawy. Może to być przerażające. Jeżeli ktoś zna twórczość Jonasono, Sono, to dobrze wie, że on takie krwawe sceny, krwawe motywy bardzo chętnie wykorzystuje, ale zawsze zawsze łączy to z kinem um, czarnej komedii, można powiedzieć makabrycznej komedii. Więc one są utrzymane właśnie w tonie taki, takiego no, czarnego, makabrycznego humoru. To jest bardzo charakterystyczne, właśnie tak jak mówię, dla twórczości Siona Sono. I myślę, że jeżeli ktoś lubi japońskie horrory, japońskie thrillery, ale też właśnie te czarne komedie, to bardzo mu się ten serial będzie podobał. Ja natomiast chciałam zwrócić uwagę, że w tym serialu hmm, pokazane jest, jak łatwo jest zatracić granicę między prawdą, a kłamstwem i co gorsza, między człowieczeństwem i brakiem tego człowieczeństwa. A właściwie nawet, jak łatwo wpaść w jakąś taką makabrę i popełniać obrzydliwe, obrzydliwe czyny. Na koniec jeszcze dodam, że w rzeczywistości te zbrodnie Matsunagi były tak ostre, tak makabryczne, że y, po prostu media odmówiły publikacji szczegółów odnośnie tych jego zbrodni. Co więcej, prokuratorzy, którzy zajmowali się sprawą, powiedzieli, że nigdy w życiu, w, w tej historii karnej Japonii nie zdarzył się taki precedens, że to, jest, że to było po prostu najbardziej, najbardziej okrutne, najbardziej makabryczne, makabryczne, makabryczne zachowanie. I tutaj warto podkreślić, że Japończycy są mistrzami, są mistrzami horrorów, mistrzami thrillerów, no pewnie wszyscy oglądali Ring, pewnie wszyscy oglądali Jujon. I jeżeli Japończycy byli porażeni tą makabrą, no to trudno sobie wyobrazić, jak na coś takiego zareagowałby europejski widz. Więc dla. Dla tych, którzy mają słabe nerwy, być może nie jest to dobry, bo, dobry temat, dobry serial, ale dla osób o trochę mocniejszych nerwach zdecydowanie warto go um, dopisać sobie do listy, do obejrzenia, zwłaszcza, że aktualnie dostępny jest um, też na Netflixie. Um, w tym momencie um, oglądam jeszcze jeden serial. Um, wspomniałam przed chwilą sagę Jujon. To jest jedna z najsłynniejszych sag Japońskich horrorów, która stała się tak popularna, że właściwie trudno sobie wyobrazić, trudno mówić o kinie japońskim, zwłaszcza tym, tym kinie thrillerów i horrorów, nie wspominając Jujan. Natomiast niedawno powstała też wersja, wersja serialowa. I tutaj trzeba powiedzieć, że wersja serialowa bardzo odbiega od filmów. Przy czym twórcy twierdzą, że ponieważ i filmy, i serial też są oparte na wydarzeniach, które faktycznie miały miejsce w Japonii, te rozbieżności właśnie wynikły z tego podejścia do, do tego, jak analizowano, jak interpretowano te fakty i opowieści i, i różne legendy, które narosły wokół historii. Historii domu, nawiedzonego domu, który, jeżeli ktokolwiek wszedł w jakąkolwiek interakcję, w jakikolwiek kontakt z tym domem, zostawał e, objęty klątwą i umierał. I tak jak poszczególne części sagi filmowe, tak właśnie e, odcinki serialu poświęcone są kolejnym bohaterem. One nie są jakoś liniowo ułożone. Właściwie każdy odcinek stanowi oddzielną całość. Ja jeszcze nie obejrzałam wszystkich, obejrzałam kilka, natomiast już mogę powiedzieć, że absolutnie e, tego serialu też się nie da zobaczyć. Chociaż Zobaczyć czasami trudno jest dużo, bo um, film absolutnie wspaniale od strony wizualnej w, w, gra na naszych emocjach poprzez operowanie y, mrokiem, y, poprzez takie sceny, w których niewiele jest pokazane, nie są doświetlone. I mimo tego, że tam niewiele widać, to zdecydowanie uważam, że tego serialu też się nie da zobaczyć. Więc wszystkim fanom, y, Ciemnej strony filmowej polecam te dwa ostatnie seriale. No dobrze, to myślę byłby już um, koniec. Ja jeszcze oczywiście mogłabym godzinami opowiadać o kinie, o serialach, ale niestety z uwagi na format naszego cudownego um, live'u, który ma dla Was przygotowane jeszcze wiele, wiele niespodzianek, chciałam tylko jeszcze raz wspomnieć o tych bonusach, które dla Was przygotowaliśmy. Dla osób, które nie planują podróży do Japonii, też coś jest, bo jeżeli wpłacicie na konto Skarbonki podcasty dla y, przepraszam, y, siępomaga.pl podcasty dla Wosp, jeżeli wpłacicie 50 zł z hashtagiem o Japonii, to nagramy dla Was indywidualne y, pozdrowienia na naszym kanale na YouTube. A dla podróżników dwie opcje: jeśli wpłacicie 200 zł, y, y, będziecie mogli przeprowadzić ze mną konsultację. I teraz pomyślałam, że wcale to nie musi być konsultacja podróżnicza, bo to może być też konsultacja na przykład o jedzeniu. Więc jeżeli ktoś przez godzinę chciałby pogadać ze mną jakikolwiek japoński temat, to bardzo zapraszam. 200 zł, hashtag o Japonii i się widzimy w dowolnym dla Was czasie. I ten ostatni bonus, na który już się niektórzy skusili, więc chyba, chyba czasami może się niektórym wydać atrakcyjny. 500 zł. To straszna skromność. Chyba niektórym czasami może się wydać. Ja jestem przekonana, ja, nie, nie że są... Jak zoom, jak na <gadamy> coś dużego, na co kamerę wyostrzyć. ja tutaj się... ja, z... ja, służę, ja służę jak uh. wzornik dla kamery, żeby ona miała na co ostrzeć. Ale nie przerywajcie sobie, sobie jak będę stoją, a wygadajcie uh. Asiu, uh, konsultacja i plan podróży do Japonii za wpłatę w wysokości... 200 i 500 zł. No, i wpłacamy i jedziemy, no bo czemu by nie? I jest wiele osób, które już taki bonus sobie wykupiło, bo myślę sobie, że to, co wy proponujecie, to nie jest wiedza książkowa taka z, jakich, z przewodników, dokładnie takich z empiku, tylko żywa. Żeby nie powiedzieć mięsista, a skoro powiedziałaś o konsultacji jedzeniowej, to mnie zafrapował jeden z pierwszych filmów, o którym opowiadałaś, o tym degustatorze słodycze, słodyczy, sprzedawca, sprzedawca słodyczy. A jak jest ze słodyczami, jeżeli chodzi o ich wegańskość? Jest sporo, jest Widzisz? sporo, ponieważ ja do Japoje... Japonii. Tak, japoński Sorry, słodycze... Maciej, biorę wolny. To głównie fasola, to się może nam wydać dziwnie, ale jak najbardziej, głównie fasola, głównie ryż, e, cukier i w tym, w tym cukry te bardziej takie zdrowe, czyli brązowy też. Mm -hmm. e, mnóstwo jest słodyczy, w których w ogóle nie ma czekolady. I właśnie pasta ze słodkiej, czerwonej fasoli, e, jest adzuki to jest, tak, jest zastępnikiem i ja chyba e, coraz bardziej lubię tą pastę. Jest masa... Jeżeli chodzi o słodycze, wegańskich opcji, praktycznie większość. Więc pod tym względem bardzo, bardzo polecam. I takie słodycze też się u nas w Polsce już pojawiają. Mm -hmm. I gdybym teraz e, znalazła się w Japonii i chciała sobie takie e, japońskie, e, taką japońską pastę fasolową, pyszną w jakiejś postaci kupić, to pójdę do sklepu i powiem co? Um, anko Negaisimasu? To dwa razy. O, nie po anko Aishimasu? Tak, idealnie. I tak, dwa razy. Tak, tak, I dwa razy. <głos> Można. <głos> okay. Asiu, piękne, dzięki. wielkie dzięki.